dobrze, opowiedzmy świadkami, czego jesteśmy, jaki tutaj jest scenariusz, o co chodzi. Celem dzisiejszych działań jest przede wszystkim koordynacja i współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi, Policji, Straży Pożarnej, ale też Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, też Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, przy udziale też oczywiście żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to epizod, który może się zdarzyć tak naprawdę każdego dnia. Z założenia jest, dzielimy zgodnie z po kolei, od prawej strony sektora, po kolei zawijamy i skroimy sektor dosyć szczegółowo. Czy są jakieś pytania do tego? Jest to zdarzenie dotyczące ruchu drogowego i ofiar w ilości powyżej kilkunastu osób. Tak? No też z informacji, jaką uzyskaliśmy od Straży Granicznej, to też ucieczka osoby, która kierowała pojazdem, a nie zatrzymała się do kontroli drogowej. W związku z tym szeroko zakrojone działania poszukiwawcze przy udziale policjantów, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej i właśnie wspomnianej wcześniej Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Najważniejszym celem dzisiejszego działania to jest właśnie koordynacja, wymiana informacji, wymiana spostrzeżeń i wniosków oczywiście, a to wszystko po to, aby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie, z obiegiem oczywiście informacji dotrzeć do osób poszkodowanych, udzielić im niezbędnego wsparcia, a często i gęsto minuty są tutaj kluczowe dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Blisko granicy to robicie, to przypadek czy nie? Nie przypadek, tak naprawdę może się to zdarzyć każdego dnia, są to główne ciągi komunikacyjne. Tutaj budowa tego ciągu komunikacyjnego drogi S61 prowadzącej do granicy też może powodować tego rodzaju przypadki. Tak? No też ruch związany z ruchem turystycznym, granicznym też może tego typu zdarzenia powodować. Tutaj nasze działania są ukierunkowane właśnie na współdziałanie, na wymianę informacji i ratowanie właśnie zdrowia życia ludzkiego. Ale lepiej być przygotowanym? Oczywiście, tak. Też tego typu ćwiczenia są prowadzone w całym kraju. No też z przekazu medialnego dowiadujemy się, że tego typu sytuacje się zdarzają i tutaj właśnie współpraca służb jest kluczowa właśnie do tego typu zdarzeń. Gdyby się zdarzył wypadek taki, jak tutaj mamy miejsce, tuż za granicą, czy macie prawo jechać tam za granicę, czy nie? Organem wiodącym, wiadomo, są służby Republiki Litewskiej, natomiast na podstawie umów i porozumień możemy współpracować też tutaj często i gęsto. Państwo są świadkami wspólnych patroli polsko-litewskich, więc ta wymiana informacji też jest tutaj kluczowa i takie informacje są wymieniane przez nas. Pomagamy sobie wzajemnie. Główne zadania Straży Pożarnej to było uwolnienie osób poszkodowanych z wraku pojazdu, jak również segregacja osób poszkodowanych, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o współpracę między służbami, to służba oceniamy z naszej strony dobrze, ale trzeba ciągle współpracować, ciągle trzeba doskonalić, żeby ta współpraca była coraz lepsza, prawda? Sprzętowo jesteście dobrze przygotowani? Sprzętowo jesteśmy dobrze przygotowani do właśnie działań przy zdarzeniach w ruchu drogowym. Sprzęt hydrauliczny, który jest na wyposażeniu Straży Pożarnej, jest używany właśnie do wycinania, uwalniania osób poszkodowanych, osób zakleszczonych w pojazdach, tak jak to właśnie przy tych ćwiczeniach miało miejsce. Te zdarzenia drogowe to teraz wasz plan powszedni, proszę wytłumaczyć, chyba częściej niż do pożarów, co? Jak powstawała Państwowa Straż Pożarna, czyli 30 lat temu, to większość zdarzeń, mniej więcej około 2/3, 3/4 tych zdarzeń, to były pożary. Po 30 latach ta tendencja się odwróciła wręcz. Większość teraz zdarzeń to są miejscowe zagrożenia, które są też właśnie, to są wypadki w ruchu drogowym. Podstawowa różnica takich działań między drogą gminną, powiatową, a taką ekspresową. A więc na pewno większa ilość przejeżdżających pojazdów. To się też wiąże z większą liczbą osób podróżujących, no większe prędkości, większy obszar do zabezpieczenia, do działań. Jak również wjechanie, dojazd do miejsca zdarzenia jest bardzo ważny. Kolejne elementy różniące to są te zabezpieczenia, chociażby te bariery przedzielające pasy ruchu, a więc bariery linowe,
energochłonne, które tu, co też było elementem tych ćwiczeń, że strażacy demontowali te bariery. Czy pan już ma na dzisiaj przygotowany plan do działania na tym odcinku drogi? Znaczy, plan przygotowany. No my działamy jak przy każdym zdarzeniu, a te ćwiczenia dają nam też pogląd właśnie do takiego przygotowania się. Do tego, że jechać, którym jazdem. Elementem tych ćwiczeń jest też rozpoznanie właśnie tej infrastruktury drogowej. Droga ekspresowa S61 na odcinku Suwałki Budzisko jest już praktycznie gotowa. Trwają prace przy malowaniu oznakowania poziomego, ustawianiu oznakowania pionowego. Także planujemy otrzymać użytkowanie na ciąg główny przed zakończeniem wszystkich robót w drugiej połowie, czy w połowie grudnia. Tak, żeby móc udostępnić ten odcinek kierowcom w drugiej połowie grudnia, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. To tak strzelam 95% już zaawansowanie, ile? No zaawansowanie prac na ciągu głównym to już blisko 100%, 95, między 95 a 100%, natomiast do zrobienia zostają jeszcze drogi dodatkowe, jezdnie, także to, co jest wokół drogi głównej. Do kiedy pan przewiduje zakończenie tych prac na poboczach, nazwijmy? To znaczy zakończenie prac, zakończenie całego kontraktu to jest kwiecień 2023. To dziękuję. Wszystko? Dobra, dziękuję.